Dajecie już coś? Jakie są moje rodzice? Szczudlarz jest dostawcą kebaba? Co jest szczudlarz? Dostałem zlecenie od lalkarza. Czy ty wiedziałeś, że my będziemy na miejscu? Wiedziałem. A, już wiem, gdzie to jest. Widzicie to, co ja? Co? A bez kitu, co to jest? Ty, lalka! Ej, czekaj, czekaj, cii. Chowaj się. Wyszedł chyba. Co jest grane? Widzieliście, co to było? Czemu tak chodził? Widzicie, jaką mieli twoją twarz? Ej, to nie był człowiek, nie? Czyli jest jak dobrym człowiekiem? No on wygląda, jakby był zaprogramowany, stary. Ale że ktoś tu był i my tego nie słyszeliśmy wcześniej, to może być ktoś jeszcze. Musimy sprawdzić cały dom. No tak, ale stary, co on zabrał stąd? Nie widzieliście? Stary, byłeś najbliżej. Nie widziałeś nic? Jak byłem najbliżej, ale totalnie nie patrzyłem, stary. Tak on nie rozdobrał. Dobra, chodźcie na górę, chłopaki, nie? O, odbierak. Dobra. Myślisz, że na górę? No a jak? Ale dobra, co? Na 100% to jest ta chata w takim razie. Teraz już 1000%, nie? Tak. Ale to skrzypią bez chowy. Stary, no strasznie. Kolejna lalka, zobacz. Tylko tym razem nie ma. Stary, nie wygląda się. Są wszędzie. Lalki są wszędzie. Ej, jest to zdjęcie? Ej, ale to jest ta bransoletka. Jaka bransoletka? Jaka bransoletka? To była bransoletka mojej babci. Co znalazłaś? Bransoletka babci? Tak. To jest ty, mordo, moje wiosło, którym wiosłowałem, jak miałem 7 lat. To jest twoje wiosło, jak miałeś 7 lat. No, stary, nie? Serio? Tak, stary. Co wy sobie żartujecie? Nie. O co tutaj chodzi? Nie, no ona powiedziała, że to jej bransoletka i sobie ukradnie, co wiosło, nie? Nie kradnę jej! To jest jej, właśnie. To jest mojej babci! Teraz trochę uwagi. Dobra, sprawdzamy wszystkie pokoje, stary, tak? Ten gość musiał gdzieś pójść. Gdzie on mógł pójść? Nie wiem. Ej, cicho! Słyszycie głosy? Albo na dole i na zewnątrz. Ej, ktoś tu łazi! Na zewnątrz! Co ty robisz? Kurde, ale... Nie wiem, czy kamera to uchwyci, stary. Ciężko jest. No, ale ktoś tam jest. Dobra, co robimy? Tak, dzielimy się na ekipy i... Sprawdzamy. Musimy się gdzieś ukryć. No. Jak ukryć, stary? No, proponujesz, się podzielili na ekipy, jedna ich podsłucha. Chcesz jednej... podsłuchać? Tak. Okej, okay, no stary, może oni przegadają jako stawy. Dobra. Ej, ale jest jeszcze jedno górne piętro, chłopaki, nie? To dobra. Teraz tam wbijamy? Nie, teraz nie. Musimy zobaczyć, czy nie wejdzie do domu. Bo wtedy, jak będziemy na górze, to już nie zejdziemy, nie wyjdziemy. Tu mam pomysł, żeby nas pogodzić. Niech jedni pójdą posłuchać, co oni, o czym oni gadają, a drudzy niech sprawdzą resztę chaty. Jak się dzielimy? Nie wiem, ja bym poszedł. Nie wiem, ja chcę na dół, nie chcę posłuchać. Bo wtedy będę mógł uciec chociaż. Papier, kamień, nożyce. Dobra. 3, 4. Idziesz sama. Ale ty... Idziesz sama. Wygranie z wygranymi, przegranie z dobra, przegranymi. Dobra, nie no, musimy się podzielić porówno. Dawajcie. 3, 4. Dobra. Czyli wyjdziecie z Sylwią, ja idę z Wiktorem. Dobra. Tak jest. Okay. Co robicie? Wyjdźcie posłuchiwać. My sprawdzimy resztę chaty, stary. Dokładnie, no. Dobra, stary. Nareszcie staliśmy sami. Możemy się spokojnie skupić na śledztwie i nic nas nie będzie rozproszało. Jeżeli tutaj jest faktycznie ten lalkarz, to musimy znaleźć jakieś dowody nie tylko na to, że ktoś sobie powiesił jakieś lalki, bo to może być po prostu świr, a niekoniecznie osoba, która próbuje nas tropić, co nie? Ale patrz, widziałeś te zdjęcia, stary, o których one podeszły? Bo ja ich na początku nie widziałem. To jest jakaś jego rodzina? Ale moją uwagę zwróciło coś zupełnie innego, coś straszniejszego. Co to jest? Czy ty to widzisz, stary? To jest bardzo dziwne. Żół! Ej, nawet... Kurde. Ej, zobacz! No, to jest. To są stare laleczki wódło. Co? Ale zobacz, on tak jakby sam je robił, patrz, nici. Czyli on wszystko sam szyje i wytwarza? Myślisz, że to jest jakaś jego pracownia? Nie mam pojęcia. Czy to nie wygląda ci trochę na osobę, która jakby jest wśród sznurków? Bez nad kitu. Którą ktoś panuje? Tak, o. Nie? Stary, ten gość, który był na dole, on tak chodził. Tak, no, tak zrobił jakoś, nie? Tak, o. Czy ty myślisz, że on jakoś ich kontroluje, stary? Że to jest forma voodoo?
W sensie, może to jest taki, jak to się nazywa? Kukiełka? Marionetkarz. Marionetkarz. Marionetkarz, tak. Który steruje ludźmi po prostu. Patrzcie! O! Czy to nas podgląda? Co jest? Ej, to może być tamten człowiek, na przykład tylko, że bez maski, nie? Jest identycznie ubrany, stary. Czyli co, to jest jakaś jego pracownia, gdzie on to wszystko tworzy, stary? Patrz! Stary, kto normalnie coś takiego trzyma na chacie? Nie wiem, to są chyba jego inspiracje jakieś, co chce zrobić, nie? Może on przerabia ludzi na to, żeby tak wyglądali, jak to, co tutaj jest. Ale stary, mało tego, patrz na to! Co? No, dużo pęgi, nie? Bardzo dużo. To oznacza, że musi płacić nielegalnie nie, ser, za rzeczy. Nie, to są moje pieniądze, które tu kiedyś zostawiłem, więc nie muszę wziąć. Tak, faktycznie. Tam, ja zostawiłem... On nie ma pięciu dych, stary. Gość nawet pięciu dych nie używa. Jest za bogaty. Jest za bogaty na używanie pięciu dych. Ej, to jest pokój jakiegoś dzieciaka? I ile przebrań? Stary, to jest jego garderoba. Patrz! I wszystkie są właśnie w stylu takich lalek, nie? Stary, czyli on tam je szyje? Wszędzie są te rzeczy. On tam je szyje? No. I tu ich ubiera. Aha. A co to jest? Stary. Ej, ale to wyjaśnia, czemu on nas nie zauważył wtedy, jak zszedł tamten. Czemu? No, bo był sterowany po prostu, on nim chciał wyjść z domu. Coś nim robił akurat. Stary. Coś podniósł, wyszedł, dlatego nas nie zobaczył. Przecież my nie byliśmy w ogóle. Ale to jest jakoś zdanie go. Chociaż nie wiem, no czy on jest na górze. Co, jeżeli właśnie na górze jest jego baza dowodzenia? Ale czekaj, bo to mnie bardzo intryguje. Czemu on ma Jacksona Falkinga tutaj? Może to nie jest jego, tylko jednej z jego ofiar. Komuś to może ukradł. Stary, mogę coś zobaczyć? A to nie jest twoje? Ty tego tu nie zostawiłeś? Weź to zabierz, ja mam, stary, identyczną gitarę, ale akurat to nie jest moja. Ja mam inne tremolo. Jesteśmy trochę za głośni, tak nie? Myślisz? No, czy oni nie poszli tam kogoś podsłuchiwać? Stary, to było silniejsze ode mnie. Sorry, stary, idziemy dalej, sprawdź. Tak, musimy zobaczyć tą górę. To może być bardzo niebezpieczne miejsce. Ale tak myślisz, stary? Patrz na to obraz, stary. Czemu my wcześniej nie zauważyliśmy? Jest mega dziwny, ej. To jest w tym klimacie, zobacz. Tak. Stary, musisz go pogłaskać. Myślisz, że to jest jakiś mistyczny średniowieczny wojownik? A to nie jest jakiś azjatycki wojownik? Nie jest samuraj? To może być samuraj. Samuraj Jack. Tak, jak na pewniaka, stary. Ej. O kurde. Co jest? To jest pokój. To jest ten pokój. To jest ewidentnie ten... Patrzcie. Zobacz. Klaun? Ej, co jeżeli on sterował też klaunami w innych odcinkach? Możliwe, stary. Tutaj. Zobacz na tamtego, stary. On patrzy. Patrz przez... Czy one mają funkcję podglądania? Stary, nie to wiemy jest możliwe? Tego. Nie wiemy tego. Co ja mogę powiedzieć, człowieku? Ja się nie chciałem odzywać, on stał przy oknie. Ogólnie, to jest w takim razie jego główny pokój. Zobacz na te wszystkie rzeczy. Czekaj. Mordo, patrz. Druty. A wszystkie lalki są na druty. Myślisz, że to są jego druty? Stary! No. Ale po... To jest coś, co on wszczepia po prostu. Kupły. Powalona akcja. Stary, ale to nas do niczego nie doprowadzi, no. Ej, a może zabierzmy te wszystkie jego lalki? Tak po prostu? No, i je spalmy, od razu. Ale to nie jest pamiętasz poprzednią ale akcję? Ale jak można być tak głośnym? Co jest? Jak to? Cicho, ty mówisz. Cicho. Na zewnątrz stoi dwóch typów. Odstawiają budynek. Wiedzą, że tu jesteśmy. Nie zdjęliśmy nadajnika. Dobra, musimy wyjść przez komin. Na ten nadajnik zapomniał. Nie ma tu komina, stary. Mamy total... Co to jest w ogóle za miejsce? A, to jest pracownia lalkarza. W ogóle obeszliśmy, stary, cały dom. Cały dom jest mega dziki, nie? Co jest grane, ale tu... Jejo. I co, sprawdziliście wszystko? Tutaj jeszcze nie, ale na dole jest fajna gitarka, stary. No, tak pieje.
słyszałem przez chwilę. Jeżeli to jest jego pracownia, to tu musi mieć jakiś dziennik, jakieś, wiesz, zapiski i tak dalej. Ogólnie w jego pokojach jest wszystko pokazane co i jak, ale nie ma nigdzie żadnych zapisków. Nic nie ma. Nigdzie nic nie zapisał. Możemy najbardziej... Oła, stary, a tak ten kuferek, zobacz. Ej, czemu tak leżycie, mogę z wami? Nie, kupa! Panowie, zajdźcie ze mną. Tu nic nie ma, spoko. Tutaj też. Ej, co to jest? Co? No patrzcie, Igor, akurat zasłaniasz. Patrzcie. Co? Masz coś? No patrzcie, to jest jakieś ukryte przejście. Jak to? Na dach? Albo do innego o, domu. O, stary! O kurna. Nie! Ej, patrzcie, co mam? Kolejne przejście. Ej, tam jest książka! I skrzywi, i ten, walizka. Ty, walizka może być pełna pieniędzy. Bierzemy ją? Ale tu jest zimno. Stary, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Chłopaki, dajcie mi wyjść, no. Co? Ja nie mogę wstać. Ej, czekajcie, patrzcie. Książka. Co jest? Mordo. Ja widzę. Nareszcie powietrze. Co masz? Macie coś? Tak jest. Chłopaki, przestańcie. Ale tam się nie mówi inaczej. Tutaj coś jest napisane. Sprawa jest bardziej nienormalna niż mogłoby się wydawać. Że ta? Cała ta rodzina ma powiązania z duchami. Wszędzie są te ich laleczki. Raz widziałem, jak byli w posiadaniu lalki, która była ubrana jak ich sąsiad. Ale to jest jakieś notatkiego, tak? Ja, pod przykrywką, zobacz, jest zrobione jak zupełnie normalny notatnik. Happy day, o happy day. Może jak się zamieniasz w lalkę, to najszczęśliwszy dzień twojego życia. Próbujemy? Bo już nie masz zmartwień, stary. Musimy do gościa zagadać. Dobra, czytaj dalej. Sąsiadem bardzo nie lubili się, a nagle spędza z nim nieustannie czas. Nawet u nich nocuje. Tych lalek... Nie, no to jest romans z żoną, no. Ty, nie, no zawsze tak dalej, jest. To nie była żona, stary. Dobra. Stary. Tych lalek mają dziesiątki, jak nie setki. Uważam, że to jakieś starożytne, setki? Plemienne rytuały. Coś jak wudu. Ej, to tak. Samo mówiłem, nie? No. Ale mogą sterować kimkolwiek chcą.